Oświadczeniach państwa ministrów zostaną zadane dwa pytania, jedno ze strony polskiej, drugie ze strony niemieckiej. Panie ministrze. Szanowni państwo, cieszę się, że mogę po raz kolejny powitać panią minister Annalenę Baerbock w Warszawie. To już nasze trzecie bilateralne spotkanie w tym roku. Wskazuje to na intensywność naszej komunikacji politycznej, koniecznej dla zatrzymania remisji polityki imperialnej w Europie i prób przywrócenia dyktatu siły nad prawem, polityki hegemonicznej ponad pokojowym współistnieniem narodów równych i wolnych. To właśnie ze względu na dramatycznie odmienne doświadczenia z tradycją i polityką imperialną Polska i Niemcy mają szansę wspólnie stworzyć modelowy przykład przezwyciężenia traum powstałych wskutek imperialnej polityki terytorialnych i materialnych grabieży, prób kolonizacji i eksterminacji całych narodów. Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści zbrojnej na Polskę w 1939 roku, niemieckiej okupacji oraz ich negatywnych konsekwencji dla kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego. To ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem. Dlatego rząd, który reprezentuję, wystąpił w dniu wczorajszym do rządu Republiki Federalnej Niemiec z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu oraz sprawiedliwego, całościowego, materialnego i prawnego uregulowania kwestii krzywd i strat, jakie ponieśli obywatele polscy i państwo polskie w wyniku II wojny światowej. Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec. Współpracę, która powinna stworzyć modelowy przykład przezwyciężania następstw nielegalnego użycia przemocy w stosunkach międzynarodowych. Szanowni państwo, za sprawą rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę Europa ponownie jest świadkiem wielkiej wojny, niepotrzebnych strat i ogromnego cierpienia. Polska i Niemcy wspólnie potępiają Rosję za niesprowokowane i nieuzasadnione użycie siły wobec Ukrainy. Oba państwa potępiają organizowanie przez Rosję fasadowych referendów na terytoriach okupowanych i nie uznają ich aneksji. Jesteśmy także zgodni, że wojna musi się zakończyć odzyskaniem przez Ukrainę pełnej integralności terytorialnej, pociągnięciem do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych oraz wypłaceniem przez Rosję reparacji i odszkodowań wojennych. Myślę, że z powodów, o których już mówiłem, jednoznaczne i wspólne stanowisko Polski i Niemiec w tej sprawie ma swoją wielką polityczną wymowę. Odnoszę się satysfakcją do zgodności naszych z panią minister poglądów, zgodnie z którymi naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem Polski i Niemiec jest udzielenie Ukrainy pomocy materialnej w odparciu ataku rosyjskiego agresora oraz odzyskaniu przez Ukrainę pełnej suwerenności i terytorialnej integralności. Dlatego absolutnie najpilniejszą sprawą pozostaje
niezmiennie zapewnienie Ukrainie wsparcia w postaci dostaw ciężkiego sprzętu wojskowego, systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej oraz czołgów, pojazdów opancerzonych. Polska i Niemcy będą także udzielać wsparcia Ukrainie w aspekcie gospodarczym, w tym wspierając proces jej akcesji do Unii Europejskiej. To jest po prostu nasz wspólny, przez nikogo nie kwestionowany obowiązek. Dziękuję bardzo. Szanowny kolego, panie ministrze, drogi Zbigniewie, szanowni państwo, dziękuję bardzo na wstępie, że mogliśmy wczoraj tutaj w Warszawie świętować Dzień Jedności Niemiec. Nasze ambasady na całym świecie świętują ten dzień, zjednoczenie Niemiec właśnie w tym dniu, ale tu w Warszawie jest to coś bardzo szczególnego. Wiele spotkań z Polkami i Polakami na wczorajszym przyjęciu zrobiło na mnie duże wrażenie i pokazało mi, jak niewiarygodnym darem jest przyjaźń pomiędzy naszymi krajami, Polską i Niemcami. Wczoraj właśnie na przyjęciu było to nie tylko poruszające dla nas, ale także największym zaszczytem było wielu ocalałych Powstania Warszawskiego. Ludzi, którym Niemcy uczynili rzeczy najokropniejsze. Jeden z nich powiedział, byłem przecież tylko dzieckiem. I to tyle dziesięcioleci później, odczuwać to, usłyszeć to i mimo wszystko wspólnie w taki wieczór właśnie rozmawiać ze sobą, to jest naprawdę czymś nie do przecenienia i naszą wspólną odpowiedzialnością. I dziękujemy Twojemu krajowi, milionom Polek i Polaków, którzy odważyli się na to, aby mimo naszych przestępstw jako Niemcy budować wspólną, lepszą przyszłość Europy i wierzyć w nią zawsze. Rozmowy te bardzo mnie poruszyły. Jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie z wczorajszego wieczoru, aby dzisiaj wspólnie pójść na cmentarz Powstańców Warszawy. Tam też do nowo inaugurowanej Izby Pamięci. I dlatego to popołudnie wykorzystam, aby właśnie przyjąć to zaproszenie, aby w imieniu Niemiec tam uczcić i okazać nasz respekt poległym w walce przeciwko niemieckiemu reżimowi terroru, którzy zostali zamordowani, którym skradziono ich dzieciństwo, ich rodziny, ich rodziców. My Niemcy wiemy, jak wiele zawdzięczamy Polkom i Polakom, którzy też mieli odwagę, aby strajkować i demonstrować za wolność i demokracją. Oni uturowali drogę do zjednoczenia Niemiec. Pokazali, że opłaca się walczyć o realizację marzenia wolności i demokracji. Bez solidarności w roku 1989 nie byłoby upadku muru w moim kraju. Za to Niemcy pozostaną Polsce wdzięczne na zawsze. Drogi Zbigniewie, mówiłeś też o reparacjach. Wiem, że ten temat bardzo interesuje wielu ludzi w waszym kraju i przedstawicieli mediów i dlatego chcę się do tego odnieść zaraz. Wczoraj widzieliśmy w telewizji, że w drodze do Berlina jest list. Myślę, że lepiej jest, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o tym osobiście. Postawę rządu federalnego w tej kwestii już znasz. Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej, bez jakichkolwiek ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o cierpieniu milionów, które Polsce zadały Niemcy. Zadały to w sposób brutalny, który w Polsce wywołał jeszcze całkiem inne cierpienia niż w innych miejscach, z kampanią uciśnienia, germanizacją, wyniszczeniem, czystym wyniszczeniem. Pamięć tego musimy też przekazywać młodym ludziom w Niemczech.
utrzymywać tą pamięć. Tutaj w Polsce jest to odczuwalne i dlatego cieszę się z każdej wizyty pomiędzy nami osobiście. Jestem wdzięczna za to i jestem też wdzięczna jako minister spraw zagranicznych za rozmowy z ludźmi, tak jak wczoraj wieczorem, ponieważ zawsze jest to odczuwalne, obecność tego bólu do dziś. I to mianowicie nie tylko wśród osób 90-letnich, ale także 9-letnich, ponieważ to cierpienie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I to w Niemczech może nie zawsze jest nam świadome codziennie. I właśnie szczególnie w Niemczech musimy zawsze o tym sobie przypominać. I to jest czymś, co do czego wspólnie możemy nad tym właśnie pracować dalej. Musimy nad tym dalej pracować wspólnie. Równocześnie kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego, wiesz, to jest kwestią zamkniętą. Dobrą wiadomością jest, i dla mnie to jest ważne we wszystkim tym, w czym mamy różne, może bardzo różne postawy, dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską. Jest to nie tylko nasze ubezpieczenie na życie, szczególnie w tych czasach, ale jest to naszym instrumentem na przyszłość. Cieszę się, że dzisiaj też mieliśmy okazję właśnie porozmawiać o tym, jak Polska i Niemcy mogą wspólnie wykorzystać te realne instrumenty, aby rozwiązywać realne, bardzo konkretne problemy dnia dzisiejszego w interesie ludzi w naszych obu krajach. Ponieważ nigdy nie było to tak palące jak dziś, ponieważ nasza wspólna Europa wolności, bezpieczeństwa i demokracji, pod którą podwaliny podłożyła odwaga tysięcy Polek i Polaków w Gdańsku, Lublinie i Warszawie, jest w tej chwili zagrożona. Przeciwko dokładnie tej Europie i tym wartościom skierowana jest wojna Rosji w Ukrainie. Temu wspólnie się przeciwstawiamy. I o tym też mówiłeś wyraźnie, podkreśliłeś to, nie ma nic, co Polska i Niemcy, co dzieli Polskę i Niemcy przy wspieraniu Ukrainy. Miliony ludzi w Ukrainie nie potrzebuje nas teraz wspólnie. Miliony ludzi w Ukrainie potrzebuje 40 milionów Polek i Polaków, 80 milionów Niemców, 450 milionów Europejczyków i Europejek. I te miliony ludzi są. Są szczególnie teraz, kiedy wspólnie właśnie wchodzimy w czas zimy i musimy też wspierać Ukrainę, aby wspierać Ukrainę. Zaporoże, Cherson, Donieck, Ługańsk to oczywiście tak samo jak Krym są częścią Ukrainy. Nie pozostawimy grabieży ziem przez Putina bez odpowiedzi. Jako Unia Europejska przygotowujemy 8. pakiet sankcji, dlatego wspólnie. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy i nasze oba kraje współpracują nad tym w Brukseli ręka w rękę, aby te sankcje trafiły reżim rosyjski tam, gdzie jest to naprawdę znaczące. Przede wszystkim w dochodach z ropy naftowej. Było to dla mnie ważne, aby dzisiaj obszernie już porozmawiać o tym, jak wspólnie możemy jeszcze lepiej wesprzeć Ukrainę. Ty też o tym mówiłeś, patrząc na możliwości finansowania Unii Europejskiej, ale także patrząc na pomoc wojskową dla Ukrainy, ale też usuwanie min, odbudowę i o cel wspierania Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej. Chodzi tu o wspólne wspieranie Ukrainy właśnie. W tym celu przedłożyliśmy wiele propozycji, które tutaj przywieźliśmy ze sobą i mam nadzieję, że będziemy o tym wspólnie dalej rozmawiali i pracowali nad tym wspólnie. Ponieważ jasne jest, że jedność Europy nadal pozostaje naszym najsilniejszym asem. Nie moglibyśmy uczynić Putinowi większej przysługi niż rezygnując teraz z naszej jedności europejskiej. Dzisiaj, jak przy walce kiedyś, dziesięciolecia temu o wolność przeciwko dyktaturze komunistycznej, Polska odgrywa kluczową rolę na rzecz wolności i bezpieczeństwa w naszej wspólnej Europie. Jestem Ci wdzięczna za Twój wkład. Dziękuję Polakom i Polkom, którzy natychmiast zakasali rękawy i dali tym wielu ludziom z Ukrainy, przede wszystkim kobietom i dzieciom, ochronę, dach nad głową, ale przede wszystkim też nowy dom. Drogi Zbigniewie,
to, że ludzie dzisiaj po obu stronach, Odry i Nysy, są blisko ze sobą powiązani w rodzinie, zawodzie, przyjaźnią, to jest czymś, co bardzo dużo daje ludziom po obu stronach. Niemcy są największym partnerem handlowym polskim. Odwrotnie, Polska była już przed wojną dla handlu niemieckiego 3 razy ważniejsza niż Rosja i w tej chwili plasuje się już przed Włochami. Było to po II wojnie światowej, po okropieństwach II wojny światowej, długą i bolesną drogą. Jestem przekonana, że partnerstwo polsko-niemieckie musimy tworzyć zawsze z pełną świadomością tego, tworzyć od nowa, biorąc pod uwagę naszą przeszłość, ale też patrząc na wspólną przyszłość. 30 lat temu podpisaliśmy traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, nową podstawę naszej współpracy po obu stronach. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby w pełni realizować ten traktat i biorę ze sobą to, że dla was jest to ważne, aby patrzeć też na te kwestie, gdzie nie wszystko jeszcze zostało zrealizowane. Mamy odpowiedzialność też, aby zobowiązać to, zachować to zaufanie, które zostało zbudowane pomiędzy naszymi krajami w ciągu ostatnich 30 lat. Drogi Zbigniewie, jestem wdzięczna, że wspólnie dzisiaj tutaj na rozmowie w cztery oczy, na dużej delegacyjnej rozmowie i też na tej konferencji prasowej mogliśmy podkreślić, że nie może nas tak dużo dzielić, jak to, co nas łączy. Dziękuję serdecznie. Pierwsze pytanie od dziennikarki polskiej, pani Magdalena Włodarczyk. Jedno pytanie na Polaka. Ale nie wybrałem. Pytanie od pani Magdaleny Włodarczyk. Dzień dobry, Magdalena Włodarczyk, TVP Info. Ja chciałam zapytać, czy podczas państwa spotkania poruszane zostały kwestie odszkodowania od Niemiec dla Polski? Bardzo dziękuję. Tak, rozmawialiśmy o tej kwestii z panią minister zarówno w naszym spotkaniu Cztery Oczy, jak i spotkaniu razem z naszymi delegacjami. Tak jak pani minister powiedziała, to stanowisko rządu federalnego jest nam rzeczywiście znane i właśnie dlatego sformułowaliśmy wczoraj przeze mnie parafowaną notę. Ja w pełni zgadzam się. Rozmawialiśmy o tym z panią minister, że mamy wspólną odpowiedzialność za, jak to powiedziałaś, Annaleno, za jedność w przyszłej Europie. Trudno się z tym nie zgodzić. Bez wątpienia mamy także wspólną odpowiedzialność wobec pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tym samym jestem przekonany, że stanowisko rządu niemieckiego w tej kwestii będzie w wyniku dialogu ewoluować. Będzie ewoluować chociażby dlatego, że nikt w Niemczech ani nikt w Polsce, łącznie z tobą, Annaleno, czy ze mną, nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności. Sądzę, że to przekonanie łączy nas razem i w tym przekonaniu podjęliśmy w naszych rozmowach tą problematykę. Dziękuję. Panie redaktorze, teraz opowiada pani minister spraw zagranicznych Repen. Tak, pytaniem było, czy o tym rozmawialiśmy i jak kolega, pan minister powiedział, rozmawialiśmy o tym. Ja, schönen Dank. Christian Wildmann, Name von RTL und
Krystian Wilc, RTL i LTV. Pierw pytanie do polskiego pana ministra spraw zagranicznych. Pan powiedział, że nota dyplomatyczna jest w drodze do Berlina. Jaka suma jest tam zapisana? Czego wymagacie państwo od Berlina? Czy 1,3 bilionów euro to mniej więcej jest to rzeczywiście? I jak pan ocenia traktaty z 1991 roku polsko-niemieckie? I teraz pytanie do pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Czy polskie roszczenia nie są też bezprzedmiotowe z powodu uznania granicy na Odrzeinnysie i oddania niemieckich terenów wschodnich? I pytanie do obojga państwa teraz. Co państwo wiecie o transporcie atomowym Rosji w kierunku Ukrainy? Czy możecie państwo to potwierdzić? I niezależnie od tego, czy NATO jest przygotowane do ewentualnego uderzenia atomowego Rosji? Panie redaktorze, nie jest dobrym zwyczajem dyplomatycznym wskazywanie, co stanowi treść noty, dokładną treść, gdyż jest to kwestia wzajemnego zaufania między adresatem noty i nadającym tę notę. Natomiast ustalenie w obecnych warunkach sumy, o którą pan pyta, jest bardzo łatwe. Suma ta została wskazana w raporcie dotyczącym strat wojennych, przedstawionym ponad miesiąc temu na posiedzeniu w Zamku Królewskim w Warszawie. Co ja sądzę o traktatach z 1991 roku, rozumiem, że ma pan na myśli traktat, który? Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między naszymi państwami. Jeśli pan ten traktat ma na myśli, to rzeczywiście jego atutem jest to, że on został zawarty i zmienił relacje między naszymi państwami. Wytoczył drogę, tak jak w jego tytule to ma miejsce, przyjaznej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Zgodziliśmy się z panią minister, że są tam kwestie, możemy się nie zgadzać.